Jerzy Budzianowskiego, ale wydaje się nam, że siła jednak podobna. Decydować będzie zatem szybkość, kondycja i charakter. To właśnie w tej walce będzie najważniejsze. Ale bez wątpienia wszyscy czekamy na debiut Szymona Kołeckiego dla Federacji KSW. No to może być pojedynek z cyklu. Oczywiście prosimy nie mrugać, bo możecie przegapić się pojedynek. Szybko rozpoczyna to wszystko Kołecki, świetnie. Przewija jednak Pudzian, a mistrza podnoszeniu ciężarów. O, zobaczymy, jest cięższy Pudzian. Na pewno to też determinuje szczególnie ten klincz. Kondycyjnie? No zobaczymy. Szymon Kołecki miał okazję zrywalizować na dystansie 3 po 5 minut, dając dobry pojedynek, a z Michałem Bobrowskim. Bardzo mądrze prowadzona kariera Szymona Kołeckiego do momentu debiutu w KSW. Więc on jest gotowy na Pudziana już teraz, ale zobaczymy, czy potwierdzi te nadzieje, które są w nim pokładane. Wydaje mi się, że gotów na Pudziana to był już zdecydowanie wcześniej. Chodziło tylko o to, żeby wybrać dobry moment. I w tej chwili to Kołecki wciska Pudzianowskiego. Atakuje kolanami, jest szybki, jest dynamiczny, ale o tym wiedzieliśmy, że tak właśnie będzie walczył. I teraz także próbuje. Pudzian odwraca Kołeckiego. Przewaga Pudziana i głównie te kilogramy będą miały znaczenie wtedy, jeżeli uda mu się położyć Kołeckiego, nie będzie go dociskał, jeżeli będzie go dociążał. To prawda. Rozpoczęli bardzo mocno od sprawdzenia, kto jest silniejszy, czy mistrz katastrofmenów, czy mistrze igrzysk olimpijskich w podnoszeniu ciężarów. Ale oczywiście nie przekłada to się na walki. Zastawienie nogi nie udało się. Pudzianowski odpowiada ciosem lewą ręką. Ciągle docisk i walka kolanami. Kolano, ale poniżej, tak jest. I będzie miał teraz czas na siebie Mariusz Pudzianowski. Było, było, było. Jej, Szymon Kołecki zgodził się z tą interpretacją sędziego i z tym grymasem bólu Mariusza Pudzianowskiego. Zdarzają się oczywiście takie sytuacje. Też moment na to, aby po tej przerwie ta walka będzie trwała dalej. Kołecki z wielkim w tej chwili zapędem, z takim impetem ruszył w stronę Pudzianowskiego. Podjął nogę, Pudzianowski zacisnął mięśnie na szyi. Jezus! Co tu się dzieje? Jak spięty Pudzianowski! Absolutnie każde włókno mięśniowe możemy teraz policzyć na jego ramionach i barkach. Ale nie udało się i na pewno stracił sporo sił. I jeden i drugi! Starcie gigantów! Rozerwali ten klincz. Wściekle machnął ręką Kołecki, ale nie trafił w głowę Pudzianowskiego. Ten chciał zejść do nogi, także się nie udało. Kołecki wciska w tej chwili Pudziana w siatkę i atakuje, atakuje tymi kolanami na nogi Rybana, ale jeżeli jeszcze raz zaatakuje tak jak poprzednio, no to będą punkty odjęte. Teraz Pudzianowski odwraca, teraz on wpycha Kołeckiego. Oj, będzie miała tu znaczenie wytrzymałość i kondycja bardzo. Raz, dwa, trzy, ależ dobrze to rozerwał Kołecki, zabrakło precyzji w tych ciosach. A teraz czy klincz będzie rozrywał Pudzianowski? Kołecki bardziej aktywny, przede wszystkim dzięki tym akcjom kolanami. W tej chwili już mocno kopał lewe do Pudzianowskiego. Pudzianowski no, musi coś przedsięwziąć, to musi być jakaś akcja, która spowoduje przeniesienie tej walki do parteru. Bo inaczej będą się jeszcze bardziej umęczać. Siłę można zmierzyć, kardio też jest policzalne, ale serducho do walki. Zanurkował Pudzianowski znów pod ciosem Kołeckiego, ale nic dobrego z tego dla niego nie wynikło. Dobry sprawy także. A Kołecki dobrze broni się przed tymi obaleniami i atakuje. Zmęczony Mariusz Pudzianowski, zmęczony również Kołecki, ale jakby troszeczkę bardziej eksplozywny. Zrobił Mariusz Pudzianowski. Dla tej techniki wykonania Pudziana warto oglądać tę walkę. A w tej chwili
ciosów. Kołecki znów pycha Pudzianowskiego w siatkę i będzie atakował kolanami. Idzie po nogi, proszę!